Dobra, moi drodzy widzowie, zagramy dzisiaj sobie w taką grę, którą dostałem, Infection Free Zone. I gierka jest o tyle fajna, że można grać na dosłownie mapa. Ja właśnie ostatnio obczajałem sobie Wrocław, co nie? Obczajałem sobie Wrocław, moi drodzy. I to jest gra tak skonstruowana, że można grać na prawdziwych mapach. Nie wiem, czy kojarzycie Wrocław, ale to jest normalnie mapa Wrocławia na przykład. Ludzie uciekają, bo gram w inną grę. No trudno, życie. Graliśmy przed chwilą horror. Nie może cały czas... Flixo, no ja nie będę grać w grę, nie będę się zmuszać do grania w grę, na którą nie mam ochoty, no. I nie czerpiać żadnej przyjemności z gry i wypalać się. I tylko wolę sobie pograć w grę, na którą mam ochotę. No. Wiesz, no nie na tym polega streamowanie, żeby się zmuszać do grania w gry, na które się nie chce grać. Musicie jeszcze wiele nauczyć, Frickson. A Content Warning był właśnie horrorkiem. Na początku jest horror, a potem trzeba coś zmienić. Będzie dziś Nemesis? Dzisiaj chyba nie, bo nie umawiałem ekipy, wiecie? Tak czy siak, Wrocław. Nie, no Radoma nie znam. Biorę Wrocław, bo Wrocławia znam. Co nie, to będzie mega, to dla mnie to jest mega, mega spoko. Ale ogólnie o tyle jest fajne, faktycznie, że normalnie w świecie, jak sobie oddalicie nawet, proszę zobaczyć. Normalnie w świecie wszystkie, cała Polska jest, można do całej Polsce grać. No. Zobaczcie, normalnie ten, no wszystko tu, jak Łódź, o proszę bardzo, cała Łódź jest. W Łodzi można grać, no totalna masakra, co nie? O, Warszawce oczywiście, no to klasycznie, że Warszawce można grać. I normalnie możesz grać sobie, gdzie chcesz, w swoim mieście, co nie? Bardzo ciekawy koncept ogólnie. Wąchock, myślę, że Wąchock by był. Tylko czy ja nie wiem, czy ja znajdę Wąchock, a można tu jakoś wyszukać? Ja pierdykam, nie wierzę. Wąchock? Naprawdę byłby Wąchock? Nie wierzę. Nie wierzę. Patrzcie na to. Wąchock? Nie, no bez jaj, to naprawdę on? Czekajcie. Nie, no poczekaj, no jeszcze mi tam nie rozbijaj. Ja mogę to jakoś przybliżyć? Nie, to już jest max. Wącnock? To nie jest Wąchock, czy Wąchock to jest? No. A czemu ja tego nie mogę przybliżyć? Denerwuje mnie to. Nie, no Wąchock tu mi pokazuje. Wybrano obszar Wąchock. A tu jakiś to... Wąchock. Nie, jest po prostu źle zasłania. Normalnie akcja mogłaby się dziać w Wąchocku, no. Jest, Starachowice. No co jest? Jest w Wąchocku, Starachowic. Jest, jest. Nie, ale ja się boję grać w Wąchocku. Tam jest zbyt niebezpiecznie. No, tak, to jest Wąchock. No dobra, gramy w Wąchocku, zobaczymy. Okej, okay, no niech będzie. Gramy w Wąchocku. Typowy dzień w Wąchocku. No niech będzie. Wydarzenia samouczka, wydarzenia fabularne, poziom trudności normalny. Dobra, gramy w Wąchocku. Prawdziwa apokalipsa w Wąchocku. Lecimy z tym koksem. Ale numer. Tego nikt się nie spodziewa, że akcja będzie działa się w Wąchocku. Chciałem we Wrocławiu zagrać gdzieś w rynku, bo kojarzy po prostu Wrocław. Ale dobra, gramy w Wąchocku. Prawdziwy Wąchock, moi drodzy. Nikt się tego nie spodziewał. Kiedy będzie Nemesis? Nie wiem, bo ekipy nie zgrałem dzisiaj, wiesz? No, bo zazwyczaj to codziennie tam się umawiam na Nemezisa, a dzisiaj się akurat nie umówiłem. No to dzisiaj nie ma Nemezisa. Bo dzisiaj stwierdziłem, że sobie jakąś nową gierkę pogram i miałem ochotę w to se pograć. No to se pogram. The world as we know it is gone. What we called the mad virus appeared out of nowhere. It made people turn extremely violent, aggressive and unrestrainable. Soon later, the infected became bloodthirsty. More like vampires than human. There was chaos. Dobra, czyli generalnie taki wstęp mamy. Desperate people were just as dangerous as the virus itself. Dobra, w sumie to nas bardzo nie obchodzi, jaki jest wstęp. Generalnie wybuchła apokalipsa ten i mamy, no mamy typowy Wąchock. No co tu dużo gadać? No widać, że Wąchock. Co to jakieś Starachowice? Fup? Ubasi? O, Ubasi jest, dobra. Mamy Ubasi, bo generalnie jak zaczynasz w drugich dużych miastach, to jeszcze jest fajny ten vibe taki spożywczo-monopolowy, o, spożywczo. Jak zaczynasz w dużych miastach, Żabka jest, widzisz, zakład fryzjerski, jakiś Doris. Fajne jest to, że jak zaczynasz w dużych miastach, to masz te wszystkie nazwy, co nie? Mega cicho gra jest, to tam trochę podgłośnimy. Dobra, tylko teraz nie wiem, czy nie będzie za głośno, ale trochę ją podgłosiłem. Teraz nie wiem, czy teraz nie będzie za głośno. Dobra, podgłośniłem mega grę jak coś. Za głośno się wydaje?
Mi się wydaje, teraz za głośno. Dobra, to teraz ciszymy jeszcze. Dobra, teraz jest tak ustawione na średnio. Mamy wąchot i właśnie minus jest tylko taki, że no widzicie, no nie ma tych budynków, co nie? Których są takie fajne, ale dobra, dzisiaj w Wąchocku, niech będzie, akcja, o, bank, bank spółdzielczy, artykuł spożywczy, piekarnia, tak wygląda właśnie Wąchock ogólnie, jakbyście zastanawiali się, tylko on jest trochę podboostowany, bo zazwyczaj, bo Wąchock normalnie to jest straszna dzicz. Dobra, idziemy do monopolowego, robimy kwaterę główną, w, o, Żabce, nie, gdzieś tu był monopolowy, biblioteka publiczna, poczekaj, gdzie był ten monopolowy, bo zgubiłem go troszkę, u Basi? Albo u Basi będzie, dobra. Czy na pewno chcesz, żeby ten budynek był twoją kwaterą główną? U Basi? O, u Basi? Dobra, robimy u Basi kwaterę główną, proszę państwa. Mamy kwaterę główną u Basi. Operatorze, mówi dowódca pierwszego oddziału. Wydostaliśmy się na zewnątrz. Sąsiedztwo wygląda opuszczone. Będziemy musieli poszukać pobliskie budynki, aby znaleźć jakiekolwiek zabawy. Okej. Dobra, i mam pierwsze zadania. Tu widzimy. Włącz widok przeszukiwania. V. Czyli coś takiego, wybierz oddział, prawie przycisk myszy, to nie wiem, tak się wybiera? Jak się wybiera oddział? A, tam się wybiera? Lewy przycisk myszy. A, to jest mój oddział. No i co, mogę na przykład tak? Przeszukaj budynki, aby znaleźć? Okej, czyli tak się przeszukuje. No, to przeszukujemy budynek. Tak, na serio jest Wąchoc, istnieje. Budynek wyczyszczony. Haha, ale zajebiście, dobra. No, szukajmy wszystkie wokół budynki w takim razie. Jak gra właśnie? Nie za cicho teraz? Dobra, to przeszukajmy, nie wiem. Co innego mamy robić? Dowódco, skrzynki są już w kwaterze głównej. Musimy zastanowić się, jakie miejsce powinniśmy przeszukać najpierw. Najlepiej byłoby sprawdzić jakieś sklepy, magazyny. Dobra, nie mamy, no to jest Wąchoc, tutaj nie ma za dużo takich rzeczy. Ja nie wiem, w ogóle wy takim wypizdowie mnie wytegowaliście, że tu nie wiem, no ja tutaj umrę z głodu chyba. Szefie, będę mówić w imieniu wszystkich. Mieszkańcy, zaadaptujmy budynki na odpowiednie schronienie, żebyśmy nie musieli spędzić ani jednej nocy więcej pod ziemią. Okej. Okay. Adaptuj budynki na schronienie, aby uzyskać kwatery mieszkalne. Adaptuj, dobra, oni są... A jak to się, przepraszam, adaptuje? Co tu mamy? Zaadaptuj budynek. No to zaadaptujmy ten budynek. Magazyn, schronienie, kwatera z schronienie. Spróbujmy. Co to jest? Wybierz opuszczony budynek do adaptacji. No bo Wąchoc to... Tam generalnie mówi się takim wąchockim językiem, dlatego oni... To jest apokalipsa, więc akurat się po angielsku zaczęli mówić, wiesz? Szefie, będę mówić w imieniu... Dobra, to wiemy. Dobra. I oni adaptują to na ten. Dobra, no to ci patrzcie, to ci niech jeszcze sobie... Ci niech se przeszukują, bo oni se tam zdobywają puszki. A widzicie, no kurczę, Wąchoc będzie chyba łatwym miejscem, bo tutaj to mało ludzi jest w Wąchocku, ludzie, bo to taka dzicz trochę, co nie? Więc tutaj wiecie, w Wąchocku to nie będzie za dużo. Ten, i patrzcie, będziemy mieli tutaj ten, a możemy jeszcze tak się kogoś inne zaadaptować, a co tu mamy? Magazyn? Magazynek możemy. Też możemy. Magazyn możemy zrobić. No i my, będziemy mieli magazyn. Proszę bardzo. Patrzcie, ale będziemy mieli magazynów. A to zaadaptujmy. Kwatera główna? Nie. Schronienie. Proszę bardzo. I my, kurwa. Co mnie stać mnie? Ile mam drewna? W ogóle mam drewno? Gdzie jest moje drewno, proszę państwa? Tu jest drewno. Menu obszaru. Dobra, tu jest mój oddział. Dobra, idźcie nam przeszukiwać. Albo nie, do tego budynku. Dobra, poczekajcie, ja mam gdzieś tu jakieś, tu jest jakieś zasoby są, to ja trochę zasłaniam, nie wiem czy kamerkę nie muszę przesunąć na tą stronę, nie będzie, będzie to chyba większa, wiesz, większa imersja chyba będzie, jak przerzucę na tą stronę i przerzucę kamerkę w tą stronę, wiecie? Jak głośność gry nie za cicho jest? Przez wąsło się tylko przejeżdża, tam się nie zatrzymuje, no dokładnie, więc tam też ludności za bardzo nie ma. No... Kto by pomyślał, że apokalipsa zombie będzie właśnie w Wąchocku, ale w ten sposób możecie się nauczyć miast. Fantastycznie, fantastyczna przygoda ogólnie. Dobra, tutaj sobie przeszukamy. Dobra, i jakąś amunicję w ogóle znaleźliśmy. Gdzie jest, co my mamy? Bo to jest tak, amunicja, żywność, widzę. Broń mamy. O, mamy dużo drewna, faktycznie mamy sporo drewna. Faktycznie teraz widzę, że mamy sporo drewna. A ile mamy, gdzieś tu pokazuje nam, ile mamy, nie wiem, ludności na przykład? Zadania, adaptuj budynki do schronienia. Aby uzyskać kwaterę mieszkalne przygotowano 10, okej. Okay. To nie wiem, ile mam takich adaptych, dobra. Robimy jeszcze. Szefie, zauważyliśmy dym w oddali.
Unosi się z budynku. Myślę, że mogą tam być jacyś ludzie. Sugeruję, żebyśmy tam poszli i to sprawdzili. Zbadajmy to. Wyślij oddział, aby znaleźć ten. Okej, gdzieś tam, gdzieś daleko w sumie dosyć. To co, rozumiem, że dowództwo słońca już jest blisko. Nie wiemy, co będzie się działo w nocy. Możemy kontynuować przeszukiwanie po zmroku, ale to będzie znacznie bardziej niebezpieczne niż przeczekanie do rana. Wracajmy do zony. Dobra, wróćmy do zony może faktycznie. Wszyscy powinni wrócić. Robotnicy też wrócą do domów, nieuzbrojeni cywile nie powinni chodzić po zmroku, okej. Dobra, a ja mam pytanie teraz, bo tak, bo rozumiem, że to jest oddział 1, a ile mam tych oddziałów? Tylko mam jeden oddział, po prostu, tak? To jest mój oddział początkowy. Powinniśmy utworzyć kolejny oddział, zanim wyruszymy, nie możemy powiedzieć z całą pewnością, na kogo trafimy. Utwórz nowy oddział. Dobra, jak się tworzy nowy oddział, moi drodzy? Tu się tworzy nowy oddział, tak? Stwórz nowy oddział, ile mamy ludzi? Liczba miejsc? Stwórz nowy oddział. O, mamy dwa oddziały teraz. Horda zauważona, a ja muszę coś robić? Czy oni będą strzelać? O nie, horda! Włochoszczanie prawdziwi! No! Ja będę próbował przetrwać w mieście. Bądźcie gotowi, ukryjcie się! Dobra, ukryjmy się może. Oni chyba nie widzą nas, co nie? Dobra, ale ja się pytam. Słuszny oddział. Czy mam jakieś oddziały? Poczekaj, ile mamy ludzi? Ja nie wiem, nie mogę zlokalizować. Ja nie wiem, ile ja mam ludzi w ogóle. Bo mam ileś oddziałów. Gdzie są moi ludzie? O, super, mogę znowu oddział stworzyć. Ale gdzie są moi ludzie, ja się pytam. O, tu są, 24, teraz widzę. O, jest. Bezrobotni, członkowie oddziału, budownicy, zbieracze. Nie ma w ogóle żadnych zbieraczy? Kucharze, rolnicy. Okej, czyli mamy tutaj 25 bezrobotnych. Ej, to jakieś chyba... Jakieś drzewa tu się chyba ściska, ścina, co nie? Coś takiego. No, zasłaniam wam trochę, czat wam trochę zasłania, ale trudno, przeżyjecie. Dobra, poczekamy do rana, moi drodzy, bo w nocy jest zbyt niebezpiecznie, wiecie? Nie będziemy chodzić w nocy. Ile mamy jedzenia? Chyba dużo, bo tam to sporo nazbieraliśmy tego żarcia. Zobaczmy. O, żywność, 29, fajnie. W owocu nic nie mieszka, więc jest w miarę bezpiecznie. Kolejka rozkładów. O nie, co ty robisz? Żartowałem z tym. A, bo tu widzicie, może kolejkę można jakąś robić. Była jakaś podpowiedź. Dobra, przyspieszmy to, bo nuda. Poczekajmy do rana. Horda zauważona. O kurwa, stop. O nie, chyba będzie interakcja. O nie. Dobra! Jak? Czy oni nam niszczą coś? O nie! Zatrzymać ich! Strzelać do nich, debile! Czemu do nich idziecie? Boże, mój oddział jest debilami. Ale dobra, przeżyli. Dobra, oni się rozstygują się na kolejne konkretne domy, to będzie mega bezpiecznie, o. No i teraz jest koza. Dobra, przyspieszmy, bo nic się nie dzieje. Do rana przyspieszmy. Horda zauważona, ja nic nie widzę. O kurwa, jest jedna horda. Dobra, oddziały! Strzelać z karabinku! Czemu ci z budynku nie potrafią strzelać? Dobra, udało się. Dobra, przetrwaliśmy jakoś tą pierwszą noc. Dobra, już się zaczyna rano robić. Dobra! To tak, ten idzie do ten. Shift, kolejka rozkładu. A, patrzcie, oni mogą przeszukiwać ileś domów naraz. Dobra, to robimy ten. To tak, oddział. Ten idzie do tego dymu, pójdzie tutaj. Kurde, on jest strasznie daleko w Ochocku. A co to jest? Placówka służb mundurowych. O, to musimy tam dostać się. Ten oddział idzie do placówki służb mundurowych. Tu i tu. Do roboty. O, musimy zbudować wieżę strażniczą. Okej. Zbuduj drewnianą wieżę. Stop! Czemu przyspieszył tak czas, debile? Boże, jak mnie to denerwuje. Szefie, znaleźliśmy kilku ocalałych. Przez ostatnie kilka lat żyli w okropnych warunkach. Moglibyśmy ich wysłać do bazy, ale czy damy radę ich wykarmić? Przyjmij ocalałych. Dobra, więcej ludu to więcej ludu. Ten oddział tymczasem... Nie wiem, wróć tutaj, przeszukasz sobie. O, i to też potem. Dobra, ci co tu przeszukują. Dobra, musimy coś zbudować. Nastrój spokojny.
Wielu przykład, to nie ma własnego schronienia. Oj, co ty? No bo tu się buduje dopiero. Swoją drogą, jak już mamy, nie możemy wyznaczać im jakąś robotę? Nie wiem. Nie wiem, jak tu się buduje. Tu w ogóle instrukcja obsługi to jest taka: zbierz metal, zbierz drewno. O, możemy zebrać drewno. Aha, okej. Okay. Zbierz drewno. A, okej, okay, zaznaczyło. Aha, dobra. Menu budowy. Chyba mamy. Jest, drewniana wieża. Ta, będziemy mieli wieże strażnicze. Tu jedną. Tu drugą jakoś. Przydałoby się, wiecie co, to by się przydało. Tutaj chyba bardziej. Wiecie, żeby one były takie trochę wysunięte. W sumie, to wtedy będzie, jaki to ma zasięg? Taki i taki. Dobra, myślę, że gites. Dobra. No i będziemy mieli trzy wieże. O, fajnie. Jak nam wygląda ludność? Członkowie oddziału, zbieracze. O, ci zbierają drewno, więc fajnie. Kucharz, żeby nie, wiecie, bez robotnych nie było, nie? Dobra, ci tutaj nazbierali, co to? Tak, ci tu się w ogóle nudzą już. Ci to się w ogóle już nudzą, tu widzę. No, przeszukiwać to wszystko. Dobra, niech oni se przeszukają. Fajnie idzie na razie, wśród nich sołtys wąchocki na pewno. Możesz nam przypisać, kto się czym zajmuje? A mogę, faktycznie. Budowniczy. Bezrobotni. Rolnik. Rolników chyba jeszcze nie możemy, co nie? Bo tu widzę, że... Jeszcze w ogóle nie możemy. Drewniana palisada. No możemy coś takiego robić na przykład. O! Patrzcie, drewniana palisada możemy zrobić. No zróbmy taką, o, taką wstępną bardzo. Ciekawe, czy to wieża, wieża chyba będzie strzelać, jakby wiecie. A drzwi trzeba robić tej palisady? W sensie nie wiem, dlatego pytam się. Czy muszę jakieś drzwi robić, żeby... Dobra. Ale się taką zróbmy. Zobaczymy, czy będą te wieże strzelać. Chyba tak, one mają taki zasięg, że będą strzelać ten. Kurwa, dobrze. I tutaj wiecie co? To taka propos zbieranie drewna. Prawy przycisk. Dziwne to jest zbieranie drewna, bo tak spróbuję zaznaczyć i nie działa. Naciśnij lewy przycisk myszy. No tutaj na przykład chcę nacisnąć. O, kurde, czyli jakoś tak. Lewy przycisk myszy. Okej, okay, no coś tam faktycznie działa niby. O, nie ma już bezrobotnych. No i kozak teraz. Dobra, i zobaczcie jak super. Ci przeszukują. Dobra, co robią moje oddziały, ja się pytam. Ci coś robią? Że oni się lenią tylko. Chyba się lenią, proszę państwa. Nie wiem, czy oni tu są w drodze przeszukiwania? Poczekajcie, bo ja nie wiem. Przeszukuję, a faktycznie oni przeszukują. Oni tak długo przeszukują te tereny. No dobra, ale jak mam nadzieję, że jak przeszukają, to to będzie biznes. No, ej, takie zadupie, no ma swoje, bo wiecie co? Mi się wydaje, że w mieście jakby się rozbił, to pewnie byłoby dużo trudniej. A tak to widzicie, co się dzieje. Tak to jest chillera ogólnie. Dobra, zrobimy te mury. O, zobaczmy w ogóle, jak tam wygląda zapasy. Trochę amunicji mamy. Jedzenia widzę, że mamy trochę. Paliwo. Tutaj takie drewna nam brakuje. Ewidentnie nie ma drewna. No tu kazałem im ścinać, ale rozumiem, że już noc nastała. To teraz jestem ciekaw, to oni tu zostaną? Chyba będzie trzeba, wiecie co? Chyba wrócicie do bazy, co nie? Albo tu wrócicie? Kurwa, nie wiem. Czy tu już są jednostki? Tak, oni są tu już przydzieleni, okej. Kłam, wróćcie do bazy. Ci też może. Czy oni tu siedzą sobie, jakby nigdy nic? Ta, wróćmy, bo nocy jest, co nie? Dowódcą na sprawie zapadła, już widzimy zainfekowanych. Wypełzających ze swoich nor. Przygotujmy się. Popatrzcie, i ci od razu zaatakowali, co nie? Od razu wieżę. Ja nie wiem, czy tam na tej wieży ktoś było. Chyba nie za bardzo. Ile mam amunicji? No coś tam mamy niby tej amunicji. Gdzie wybiegniecie? Dobra, będziemy po prostu ten, pilnować. Ona trochę popsuła się? Tak, trochę się popsuła. Amunicji? Co tu mamy? A nie mamy broni w ogóle chyba. To niech oni z łuku strzelają, debile, jak nie mamy broni. Oni zajebiści są.
Strzelają z broni, jak nie mamy broni przecież żadnej. Przeszukiwałeś już ten monopolowy? Wybierzemy się do monopolowego po tej nocy, wiecie? A można to zapisywać? Można. Nowy zapis. Wąchoc, zapisz. No, wąchoc przygody. No właśnie, zauważyłem, że nie masz. To z łuku niech strzelają, bo widzę, że łuk chyba jest za darmo. Oho. O, i teraz strzelają, tylko ja widzę, że tu gruba horda jest chyba. Kurwa, jak tam stamtąd. No, atakujcie ich! No, tak się uparli na tą wieżę, tu widzę. Ale wiecie co, oni się jakoś tak chyba lepiej się ustawią. Dobra, o, idzie kolejna horda. Albo i nie idzie. Przyspieszmy trochę. Idą. Kurde, najgorzej, że... Czemu oni nam biegną do nich, jak debile jacyś? Zauważyłem, że no debile trochę. Bo łatwiej by było, jakby oni nie biegli do tej hordy, jak ją zobaczą. Dobra, bronimy się. Dobra. Tutaj w ogóle są. Co oni tam robią? I coś, kolejka. Dobra, oddział. Gdzieś tam poszli, dobra. Oddział zdobyć monopolowy. Ale dobra, jeden oddział na pewno pójdzie tu dokończyć, bo nie dokończyli. Drugi oddział. Cześć, zobaczę, to było spenetrowane. Tak, pojemność magazynu. Pojemność magazynu. Ale w jakim sensie pojemność magazynu? Chyba magazyn będzie trzeba jakiś zrobić, tu są hordy. Gdzieś musimy się dostać do monopolowego. Monopolowy jest, tu jest jakaś księgarnia lamusiarska. Kurczę, gdzie ten monopolowy był? Gdzieś tutaj, o! Placówka medyczna. Ach, kurczę, zlokalizowanie monopolu. Dobra, będziemy musieli się dostać, no mają mały zasięg, dlatego chyba biegnie zombie. Dobra, no nic, przeszukujmy dalej. Dobra, niech przeszukują tutaj po kolei. I ten oddział. No dobra. Tu jakieś wioski są, tam przeszukują. Nic na razie lepszego nie wymyślimy, co nie? Ogólnie drewna nie ma za bardzo, więc tutaj... Więc chyba przydałoby się, wiecie co? Chyba za dużo budowniczych mama, za mało zbieraczy drewna. Lewy przycisk myszy, tak? Lewy. Do nas przyłączyć? Przyjmij! O nie! Kurde, debile, żartowałem! Infekcja zanika. Szukajcie innych od ten. Kto tam? Ktoś do nas napisał wiadomość SMS-a. Dobra, w ogóle poczekajcie, przekierujmy. Mniej tych powinno być. Mniej budowniczych, bo po co ci budowniczy? Więcej kopaczy. Słyszysz mnie? Nie wszystkie drzewa się da zebrać, co nie? O właśnie, więcej zbieraczy drewna musi być. Ja tak to widzę, bo drewno tutaj jest. Czy ktoś tam jest? O, bo drewno jest tutaj w cenie po prostu. Żartowałem. Dobra, no i teraz trochę jest zbieraczy drewna. Więc powinno być trochę lepiej. O, próba broń znaleźli w ogóle. Oni to noszą? Trochę, powiem wam, że trochę halo. Trochę nieintuicyjne jest. Nie za dupy jest łatwiej przeszukać i mniej hord, bo słońce bije zombiaki aż do eventu jednego. Kolejny plus są duże przestrzenie na farmy, no i większa przejrzystość mapy. Co do minusów, no to mniej surowców, więcej trzeba wytwarzać samemu, bo ciężej znaleźć. A, kumam. Dobra, w ogóle wiecie co? Jak tam w ogóle właśnie, bo ten... Bo mieliśmy magazyn zrobić. I właśnie jak kwestia tego, przełącz kanał. Nie wiem, nie mogę jego kliknąć. Nie wiem. Nie mogę nawet zobaczyć. Totalnie mnie nie obchodzi, co oni tu mówią. Magazyn.
Pojemność magazynu. Nie, no jest git pojemność magazynu. Dowódco, zdaliśmy właśnie samochód. Nie, ile tu rzeczy się naraz dzieje? Ja tu nie mogę sobie bazy wybudować, bo ciągle mi o jakichś pierdołach mówią. Dobra, fajnie, że znaleźli. No idź, no to idź do tego samochodu, jak już bardzo chcesz. Boże. No kurwa, no! Boże, no to znaleźliście karabin! No fajnie, że znaleźliście karabin, ale ja tu nie mogę się nic zrobić! No idźcie do tego kartego. Dobra, ja mam pytanie. Oni... Na start, bo nie jest to do końca wyjaśnione. Jak masz kwaterę główną, to tam, gdzie masz 27 ludzi, jest max, co oznacza, że masz aż 6 możliwych ekip poszukiwanych. Im mniejszy budynek, tym mniej ekip masz 4 obecnie. Możesz mieć 2, jak przeniesiesz kwaterę główną, ale sam nie przeniesiłem ani razu. Aha, okej, dobra. Nie ma znaczenia. Ja się bardziej zastanawiam, czemu oni tego nie przenoszą. W sensie, nie wiem, o co tu chodzi. To jest jakiś magazyn i co? Czemu oni tego, pojemność magazynu, czemu oni to trzymają tam? Co oni tam robią, przepraszam bardzo? Czemu tu jest? Czemu tu są te rzeczy? Oni to przyniosą? Tak, brakowało mi jazdy, to z pewnością przyspieszy nasze poszukiwania. I możemy rozjeżdżać zainfekowanych, jeśli podejdą zbyt blisko. Okej. Ten to w ogóle sobie zrobił wolne już. To jest w ogóle niedaleko ten. Dobra, poradzą sobie w razie czego. A ci znaleźli samochód. Nie tu! Bożeż ty kurwa, nie wierzę. Dobra, no robią sobie spacerek, trudno. No ale to czemu tego nie zanoszą do bazy? W takim razie. Jeśli mają 4 sloty. To czemu tego do bazy nie zanoszą? Przecież oni automatycznie powinni do bazy to chyba zanosić. Co to jest? Wymiana? Podziel? No, skrzynki z konserwami. Czemu oni tego do bazy nie zanoszą? Co oni, debilami są, czy o co chodzi? Ja nie wiem, o co chodzi tutaj. Zróbmy jeszcze jeden magazyn jakiś, może tutaj. No tak, liczba miejsc, liczba miejsc. Liczba miejsc, pojemność magazynu. No jest pojemność magazynu. Czemu oni tego nie zanoszą do bazy? Ja nie wiem, o co chodzi. Co, mam im jak debil tłumaczyć, że muszą to do bazy zanosić? Ja muszę im kazać? Przecież to jest będzie udręka. Oni powinni sami to ogarnąć. No właśnie, oni tego w ogóle nie zanoszą do bazy. No i debile po prostu. Czyli co, to wszystko, księżyc wydaje się zbyt... Boże, gówno mnie to obchodzi, co wy tu mówicie! Czyli co, ale zobaczcie, tutaj na przykład... Postęp poszukiwania, aha, czyli... Czyli muszę im kazać wracać. Dobra, gówno mnie to obchodzi! Boże, jak oni mnie denerwują tutaj! Przyjmij, niech będzie! Przestańcie mnie dręczyć, ja chcę tu pobudować sobie! Ciągle mi jakieś nowe rzeczy mówią! Och! Dobra, uwaga, schronienie, bo chyba potrzebujemy schronienia. Uff, jacyś w ogóle bezdomni tu przyszli, jakby nigdy nic. Masakra, bardzo... Brakuje takiej intuicyjności, powiem wam szczerze mówiąc. A wy, cwaniaki, to noście to do bazy, skoro tacy jesteście cwaniakami. No, cwaniacy tacy przeszukali se i nie chcą tego nosić nawet. Masz coś takiego, jak kolejkę rozkazu po shiftem. Jak zbierze ekipa 400, ty sami będą szli, chyba że znajdą mnie, albo rozkazem ich sam zatrzymasz w budynku kolejka. Co do... Nie, no właśnie nie idą sami. Z kolejką rozkazu se szli i nie chcieli odnieść tego. O, ci mogą dużo w bagażniku nieść. Być może paliwo. A może, nie wiem, wyjdźcie z tego? Dobra, podjedźmy tutaj. Czyli rozumiem, że tutaj niczego nie ma po prostu, tak? Wszystko jest przeszukane. Ale mamy chyba ładny, ładny ten. Dobra. No patrzcie, no debile, no nie chcą nosić, no rozleniwili się, tak? Podobno jakiś karabin maszynowy znaleźliśmy i co? Ktoś ten karabin maszynowy weźmie? Tak, Wawel jest dostępny, no cała mapa Polski jest, ale ja aktualnie gram w Mołocku. Nie wiem, co z tymi debilami zrobić, no. Debile się teraz z tego wały i zadowoleni są. No. Swoją drogą, da się zrobić, żeby ludzie pracowali w nocy? Bo widzę, że chyba się nie da. Dobra, zrobimy więcej tych. To już wiecie, czego zrobimy więcej? Chyba dział strażniczych.
Mam wrażenie, że mało ludzi jest ten do strzelania. O, zrobimy tu jeszcze. Zrobimy tutaj, proszę państwa. Nie wiem, czy to będzie. To będzie fajnie kryta baza, no. To jest jedna, to jest druga. Zobaczymy, jak to wyjdzie w trawaniu. Czy będzie na to ludzi? No, zobaczymy, strażnicza, czy będzie. Coś tam rozdysponujemy. No, zobaczymy. I co? Nie wrócą do bazy, jak im nie każe. No, trochę irytujące jest, że nie chcą wracać do bazy. Muszę przyznać, jak im nie każe. No i jeszcze jacyś bezdomni się w ogóle zatrzymali u mnie. Cywile nie robią w nocy. Za mało mieszkań mam. Dobra, będę robił pomału. Skoro nie będę przetwarzał, adaptuj. Schronienie. No będę musiał, to będzie przetwarzane. Te do schronienia, tylko widzicie, tu bardzo wolno. No wolno trochę pracują, nie ukrywam. Zanoście. Nie no, fajnie, fajnie, że oni. No fajnie, że oni to noszą. Dobra, także jak tu idźcie przeszukać. Przeszukajcie to, to nie wiem, przeszukajcie to, 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 czemu nie? Przeszukajcie se. Ten oddział nie będzie się nudzić. Ci, jak zaniesiecie już to, to. Tu jest zombie, są niedaleko. To idźcie. Nie, tu nie może. Tu żartowałem. Tu nie idźcie. Nie wiem, jak to odtygować. Już to zanieśli? No dobra, nie da się. Dobra, do biblioteki idzie. Szefie, ludzie, którzy szliśmy, mają trochę użytecznych informacji. Opowiadają o różnych rodzajach zainfekowanych zwierząt, na które się natknęli, oraz innych grupach ocalałych, ale niedawno też stracili kilkoro bliskich. Integracja zajmie im trochę czasu. Pozwól mi znaleźć dla nich jakieś zajęcie i schronienie. Dajmy im odpocząć. Dobra, dajmy im odpocząć. Nie ten. Dobra, musimy więcej kwater mieszkalnych, co nie? Szefie, znaleźliśmy nasiona w jednym z budynków. Wygląda mi to na zboże, czyli może ten. Jest tu też trochę narzędzi rolniczych. Może pozwoli nam to znów zacząć uprawiać ziemię. Okej. Dobra, super, super. Powinniśmy mieć miejsce, w którym moglibyśmy gotować posiłki dla naszych mieszkańców. To sprawi też, że będą znacznie szczęśliwsi. Dobra, spokój. Boże, ile rzeczy naraz tu mi każą robić. Dobra, zróbmy schronienie. Przeadaptujmy to na schronienie. Przeadaptujmy to na schronienie. Dużo schronienia tu będzie. Tutaj ścinają, jak to wygląda. Dobra, zbierz drewno. No nie wiem, nie wszystkie drzewa można ścinać z jakiegoś powodu. O. Nie wszystkie drzewa można ścinać. Jeden minus, jeden tu. Dobra, mamy zbieraczy. Dobra. Jak tam wygląda? Strażnicy też się budują. No pomału się rozbudowuje i będziemy mogli chyba pola robić. Okej. Okay. Wraki samo będą być dobrym źródłem. Możemy też rozebrać kilka. Coś tam możemy rozbierz. Dobra, mam bardzo dużo misji ogólnie. Aż na tyle dużo, że chyba. Wiecie co? Poczekajcie chwilę. Zrobię save'a. Na Wąchocku. Potwierdź. Dobra, wiecie co? Przerzucę chyba jednak kamerkę. Jednak przerzucę chyba kamerkę na prawo, bo okazuje się, że tu jednak dużo rzeczy się dzieje. Wiecie? Myślałem, że będzie mało się rzeczy działo, a jednak się dzieje bardzo dużo. Nawet nie wiem, czy więcej rzeczy się nie dzieje po tej stronie niż tu. Tu tylko informacje są jakieś. A tam się naprawdę dużo rzeczy dzieje, moi drodzy. To chyba jednak tu przerzucę kamerkę, wiecie? Pokażę szkitku. Są nie w tym mieszkaniu, byczki. Dobra, ci se zajmują. Ci co robią? Ci to się opierdalają. No standard, kurczę. Ci to nie wiem, co teraz są. A, przeszukują sobie. Dobra. O, niech se przeszukują. Dobra, ci se przeszukują. A co robi oddział drugi, ja się pytam. Gdzie wy jesteście, ja się pytam. Tu jesteście. Wy coś robicie? No, jak zwykle, obijają się, dobra. Idźcie, wyjaśnijcie ich. Dobra, przeżyli.
Niech se przeszukają. Ten jest trochę ranny, ale da radę. Pół dnia i wyzdrowieje. Będzie jak nowy. Ci tu przeszukajmy, przeszukajmy. Przeszukajmy to wszystko i powrót do bazy. Muszę chyba z powrotem do bazy od razu mówić, bo jak nie dam powrotu do bazy, to oni nie ogarną, powiem wam. W jakim mieście grasz? Wąchoc. Nie, na serio gram w Wąchocku. Może wam się wydawać, że nie, ale gram w Wąchocku. Tak, bardzo dużo się dzieje na ekranie, aż tak, że ciężko ustawić, gdzie stwierdzić, że ustawić kamerkę. Ale myślę, że tu git będzie ustawienie kamerki. Znaczy nie wiem, ale zobaczymy, dobra. Zbieracze, dobra, fajnie, no i budują tutaj fajnie. Fajnie to budują na razie. Mamy jeden karabin maszynowy. Rozumiem, że ja mogę na przykład... Jak jest na przykład to, to ja mogę tutaj, nie wiem. Nie, to jest samochód, zaznaczyłem. Mogę powiedzieć, że karabinem, tak? No właśnie, ale jak ten karabin, jakby... Jak ten karabin przeznaczyć komuś? Jakbym bardzo chciał. Tu? Boże, co ja zrobiłem? Co oni robią? Gdzie jest ten... Boże, jak mnie irytuje interfejs. Masakra. Strasznie mnie irytuje ten... Strasznie mnie irytuje... interfejs. Powiem wam. Zachowanie strzelać bez rozkazu. Ruszać bez rozkazu. Jak na przykład. Jak na przegadać im karabin maszynowy. Tu jest magazyn, tak? Jak masz oddział, wyślij go do magazynu albo kwadry głównej. Tam zaznacz oddział i dokonaj wymiany dwie strzałki, żeby rzucić karabin. We need a workspace where we can experiment and re-engineer all the pre-pandemic technology. We could store all the books there too. Potrzebujemy przestrzeni do pracy, gdzie moglibyśmy eksperymentować, otworzyć technologię sprzed pandemii. Boże, ile pierdół, no błagam. Za dużo, irytuje mnie to trochę, bo ja, widzicie co tu się dzieje, milion rzeczy i milion rzeczy naraz się dzieje generalnie. Ja nie wiem po prostu, jest jakiś dramat ogólnie. W tym Wąchocku, ja nie wiem na czym mam się skupić generalnie, bo tysiąc rzeczy naraz tu się u mnie dzieje. Jeszcze zbieraczy mi też zabrało, bo drzewa wszystkie ścieli. No kurwa, do roboty, a nie! Boże, ale to też jest takie... Kurde, naprawdę? Muszę zaznaczyć każde drzewo osobno? Tak, muszę każde drzewo osobno zaznaczyć. I nie wszystkie się zaznaczają, co nie? No drewno jest potrzebne, no to co? Jak już ścinają, to niech ścinają. Dobra. Zbieracze. Mało, trochę mało ludzi mamy. No ale jest jak jest, co nie? Ile mam drewna? No właśnie. Hostiles inbound. No more to find. Search done. Dobra, czy oni mogą przeczekać, można im jakoś powiedzieć, żeby przeczekali w bazie podczas tych ataków? Czy tak średnio? Zmiana planów, dawajcie do samochodu. No kurwa, przejedź ich, debile! Boże, jak mnie irytuje! No przejedź ich! Ej, no przejedź ich! Bożeż ty! Ile muszę się ile muszę się namędzić, żeby on to auto i przyjechało łaskawie? Ja nie wiem, o co chodzi. No, wszystko irytuje w tym mocku. Generalnie, no, jest dużo rzeczy, których faktycznie, no, interfejsowo... Kurwa, tu jeszcze niszczą wieżę. Czy ci łucznicy to jacyś też debile są? Masakra, jak ja wam powiem na razie. Dobra, tu strzelają całe szczęście, więc...
Baterie głównej strzelają. Patrzcie, no ale tu już ucznicy sobie nie dają rady, no. No mówię, straszna amatorka, no. Nie ma nic do nas nic uczyć. Ta auto ma wytrzymałość? Nonsens. Tu świetnie się trzyma auto. Boże, jest dopiero... Nie, jak tak zastanawiam się nawet, gdzie miałbym ich ustawić, szczerze mówiąc, co nie? Dobra, przyspieszmy. No wolno się rozwija ta baza. Mam więcej rzeczy do roboty niż widzicie. O, dobra, zaraz będzie światło. Ach, dobra. Dobra. Co tam mamy? Okno badań. Super. Kolejna rzecz, której muszę, zaraz się dowiem, o co chodzi. Co to mamy? Pozwala wybudować podstawę antenę z urządzeniem do prowadzenia transmisji w większej odległości. Absolutnie nie wiem, po co mi to, ale możemy rozpocząć badania. Oczywiście, bo przecież... Czemu nie? Dobra, rozpoczynamy badania. Jeszcze nie ogarnąłem pola, oni mi już każą badania robić. Strasznie dużo rzeczy naraz się tu dzieje. Mamy niby pola, które możemy zarządzić. Możemy te pola zrobić? Poczekajcie. Możemy pola zrobić, co nie? W ogóle nie wiem, skąd ludzi brać, bo my strasznie mamy, nie wiem, czy zauważyliście, ale my mamy problem, bo ludzi generalnie nie mamy trochę, wiecie? Dobra, zróbmy sobie tu pola tak blisko, będzie bezpiecznie w miarę. No, generalnie brakuje nam ludu strasznie. Strasznie nam ludu brakuje, nie wiem, jak to z tym fantem zrobić ogólnie. Ale ludzi nam strasznie brakuje. Co do zbierania drewna, to możesz przeciągnąć, nie musisz ręcznie zaznaczać. Co do zdobywania ludzi, to do tych małych grupek żółtych możesz podchodzić i odpalić ci się event z zaproszeniami. Ale to ma ekipy, większe będą z tej anteny, co masz w badaniach, tam masz zaproszenie polecać raz dziennie, dawać komunikat, będą więcej ludzi, okej. Dobra, spoko. Zbierz metal do konstrukcji budynku. Zbuduj pola, no próbuję, zbuduj kuchnię, adaptuj budynku na schronienie. Kwatery mieszkalne, no to tak muszę, tak chyba porządnie tych kwater mieszkalnych będę musiał narąbać, z tego co widzę. Chociaż te się cały czas budują po prostu. Kwatery mieszkalne, czyli to jest schronienie, tak. No jak kiedyś to wybudują? No widzicie, oni nic nie robią, bo są leniami rąbanymi. O, bogowie, te drewno. Czy co? A, przeciągnąć można. Okej, to faktycznie jest wygodniej trochę. Dobra, widzę, że musimy więcej, no więcej budowniczy. To po co nam budowniczy, skoro budowniczy i tak nic nie robią? Do roboty tu. Jałgany. Więcej drewna muszą ścinać. No. Mówię, nikt nic nie buduje, bo nie ma drewna, co nie? Nie ma drewna. Ci grupy operacyjne, to nie wiem, oni się chyba lenią. Tak, siedzą sobie i nic nie robią. Zajebiście. Mówiłem, że ten wąchoc to ciężki wybór był generalnie, bo tutaj w Wąchocku to niczego nie ma. No. Nie, to nie jest współpraca, po prostu sobie gramy w grę. No mówię, ten Wąchocku to tutaj nic nie ma. Totalna tragedia generalnie ten Wąchock. Wiedziałem, że rozbicie się w Wąchocku to nie będzie najlepszy pomysł, widzowie. Ajajaj, Wąchoc taki właśnie jest.